ciała tutti, witajcie Mandziare Ułewki. Jestem w Zakopanem, a dokładnie jestem w wspaniałym miejscu Witów, na kwaterach górskich u właścicielki Moniki Papież. A jak jestem w górach, to gotujemy kwaśnicę i wspólnie z Moniką Papież będę gotować kwaśnicę. Ale zanim jeszcze przejdę do kwaśnicy, to powiem, że tu jest przepiękne miejsce. Jest blisko do wyciągów narciarskich. No i jest przepiękne, widoki są na góry. Zapraszam Was do kwater górskich u papieży. Tu na dole znajdziecie link. Możecie zobaczyć, jaki piękny jest ośrodek. A ja też Was zapraszam do mojej kuchni włoskiej, Mandziare Ułewki. No ale jak widzicie, nie gotuję po włosku, tylko gotuję kwaśnicę. Prawdziwą górską kwaśnicę. Wspólnie z Moniką. No to co, nic mi nie pozostaje, jak zaprosić Was do pięknej kuchni góralskiej. No idziemy. No już jesteśmy w kuchni Moniki Papież, ważymy kwaśnicę. Monika, dziękuję Ci bardzo, że mnie zaprosiłaś na przygotowanie tej kwaśnicy. Powiedz mi, co jest potrzebne do tej kwaśnicy? Witam Cię, pięknie u nas. A tu na Podhalu, Witowie. Gdzie się znajdziemy teraz tu? W moim rodzinnym domu, ja stąd pochodzę, tu się urodziłam. Tu się urodziłaś, tak. I to jest mój dom rodzinny. A, super. Kwatery górskie u papieży. Kwatery tak górskie. Jesteśmy na kwaterach. Kwatery górskie u papieży. Po chłopie. No. Ja już przygotowałam produkty. A tak jak Ci obiecałam, że nauczę Cię robić kwaśnicę. No właśnie, obiecałaś mi poprzednim razem, jak Cię częstowałam moim ciastem bananowym. I słuchaj, ja już tu przygotowałam. No podstawą każdej zupy jest, żeby było mięso. Mięso musi być. My zrobimy dzisiaj na wędzonych żeberkach. A, wędzone żeberka, super. Można zrobić też na przykład na gęsinie. To wszystko zależy, robi się na baraninie. To wszystko zależy, z jakiego regionu pochodzisz i co się tam hodowało. A, no widzisz. U mojej babki w Pachołowie na przykład była kwaśnica na gęsinie, bo tam dużo gęsi mieli. A to widzisz, no. U nas była zawsze no, na żeberkach. Na żeberkach, no i robimy na żeberkach. Na żeberkach. I co nam potrzebne? No i jeszcze najważniejsze jest do kwaśnicy kapusta. Kapusta i kisono. Kisono. No i lepiej jakby sobie ją ukisić w beczce. W beczce samej. Dębowej. Dębowej, tak? Beczka musi być. Beczka oczywiście, twardego drewna, dębowe. No i taki zapach tej beczki będzie smaczny. Powiedz jeszcze, jakie składniki nam są potrzebne? No i resztę, no to podstawowe, czyli marchewka, pietruska, cebula, czosnok. Tak. No i tu w przyprawach ziele angielskie, kminek, liść laurowy. No i grzyby suszone. Suszone grzyby, aha. I czasem nam zbierać rzepy, tak? Rzepy, tak. Rzepy, rzepy o, wiecie co? Tu się nazywają rzepy, ale słyszałam też, że w innych częściach tutaj Zakopanego się mówi grule. Tak. Także wyobraźcie sobie, że zależy jaki region, nawet kilka kilometrów już inaczej nazywają ziemniaki, u nas ziemniaki na zachodzie. A u nas to jest rzepy. Ja już tu przygotowałam obraną, żeby nie obierać i nie przeciągać. Dobrze. I co teraz będziemy robić? No, musimy tu ziemerka poporcjować. No to poporcjujemy. Dobra. Ja będę, kochani, patrzeć, bo Monika mi pokazuje, jak się robi kwaśnicę. Ja tylko tutaj będę komentować, bo ja po prostu na 100% nie umiem robić kwaśnicy. Pierwszy raz w życiu widzę, jak się robi kwaśnicę i pierwszy raz w życiu wy widzicie, jak się robi kwaśnicę. Super. Wrócę do worka. Wody naloć. No. No. Kochani, jesteśmy na kwaterach górskich u papieży w Witowie. Przepiękny ośrodek. Monika Papież, właścicielka tego ośrodka, waży dla nas kwaśnicę, a później będziemy próbować. I mam takiego fajnego górala dla Was, który będzie naszą kwaśnicę też próbował. No ale nie zdradzę na razie, kto to będzie. Stawiamy na blachy. No teraz na takie. Dawno no to był piec, podpiec trzeba było z drzewa i postawić na blachy i zaważyć. I tak to wrzucamy i musi się to... I to się najpierw musi zagotować. Tak, troszkę się tu musi chwilę podważyć. Podważyć i później... No. I później
Będziemy resztę dożywcze dokładać. No to poczekamy, aż się zaważy. Możemy w międzyczasie teraz sobie rzepę już postawić. Aha, no bo jak już jest oskrobano, no to sobie włączymy, niech się waży. Niech się waży. No to fajnie. I czekamy. 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 No to zobaczymy się za chwilę. Teraz weźmiemy patelnię. To ją tu włączymy. I musimy cebulę podpiec. A, całą tak podpiekamy. Tak, całą. Tak jak ci gada, dawno robiło się to na blachach, wrzucało się cebulę na blachę i ona się przypiekła. No to teraz posolimy wszystko. Tak. Okej. Okay. Kminku troszkę doczepać. Dobrze. Co jeszcze? Cebula się na piece. O, super. No, trzeba chwilę poczekać. No więc tak, w międzyczasie jak robimy tą naszą kwaśnicę, zrobimy, co Monika mówiła, co zrobimy? Ewa, że tu już się, no tak, cebula przypiekła. Tak. Czyli my ją zwrócimy do golka. A, odejdziesz. Patelnię ściągamy. Dobra, i co zrobimy w międzyczasie? I teraz w międzyczasie tu jeszcze zrobimy moskole. A co to są moskole? Moskole jest naszym youtuberem. Moskole to są takie placki. Najczęściej robi się je z wczorajszej rzepy, jak została po obiedzie, niedojedzono rzepa. Czyli kartofle. Kartofle uważano. Tak. Robimy na drugi dzień moskole. I jak je robimy? No to już, ja już tu przygotowałam. Przepłuciła przez praskę. Przepłuciła u nas w Władę, bo już... Ujka wykluczyła. Ale nasz kochany Władziu, kochani, no i co dajemy? Jajko? Dajemy. Jajko. O, jajko jedno. Dajemy. Mączę. A, widzisz, trochę mąki tak na oko. Tak na oko. I co jeszcze? No i solimy. Solimy, super, ja. Ile jedzenia w tych górach. Ewa, bo to robiła już moja babcia, a, no tak. Moja mama, babka. Na Podhalu była bieda. A, nic nie mogło się zmarnować. Tak, nic nie urosło tutaj. Ja mogę powiedzieć po włosku do wszystkich. Oczywiście. In cucina non si spreca niente. W kuchni nic się nie marnuje. To jest włoskie przysłowie. I to jest przysłowie też polskie. A górale wiedzą najbardziej, jaka była bieda i jak trzeba było wszystko oszczędnie robić, i żeby się też nic nie zmarnowało. Czyli non si spreca niente, nic się nie marnuje z rzepy się robi moskole, czyli takie placki ziemniaczane. Wyrobione. Możemy dodać trochę masła, żeby były potem takie miękkie. Aha, troszeczkę masła dodajemy. Tu jest już patelnia, się rozgrzewa. I co, już mogę położyć te moskole? Tak, Ewa. Tak? Kolejny raz powiem, że normalnie to powinno się to robić na blachach. Aha. No, ale z małów to teraz fałkiem o blachy. Ale zobaczcie, smażymy na patelni bez tłuszczu. Ojejku, ale super. A z czym te moskole się je? Możemy zrobić sobie do tego masło czosnkowe. No i co, teraz już się podsmażyły, tak? Tak, i przewracamy na drugą ale stronę. I one tak sobie są powoli. Na średnim ogniu, tak? Na średnim. A tu już, no to super. Tu już rzepę odcedziła, bo będziemy zaraz kończyć kwaśnicę. Ale super. No i co, jak już te nasze moskole? No, moskole dochodzą. Dochodzą? A, dobrze, super. A tutaj nasza kwaśnica? Też. Słuchaj, teraz bierzemy kapustę. A. No, rozliczy składnik kwaśnicy. Tak. No i tak, dorzucamy teraz taką kisoną kapustę do Gorka. Tak jak z beczki wyciągnęłaś? Tak, wyciągniemy. A, tak dorzucone. Tak dorzucone. I ona się musi zaważyć. Sobie chwilę tutaj poważyć się. Ile minut? Tak gdzieś plus minus? No z 10 minut. A, z 10 minut, okej. Okay. I jeżeli jest kapusta nie jest za kwaśna, kwaśnica nie jest kwaśna, to ślewamy tą wodę z kapusty i dolewamy. Wlewamy, tak. Wlej wszystko. Ja lubię kwaśną. Kwaśną kwaśnicę będę jadła. I czekamy, aż się nam zaważy. No to dobrze, to czekamy. A tutaj nasze moskole. Tak, a tu już odcedzono rzepa i se pyscego. Jak ktoś nie wie rzepa, to już powtarzam jeszcze raz. Kartofle.
tak, teraz Ewa, uważymy kwaśnicę, rzepę mamy tu w garku uważoną. I tak, nakładamy do miski rzepę. Nie razem się nie waży, no osobno. Na tej misce, no, tak? Tak, do miski. Bierzemy mochler. No i nalewamy kwaśnicę. No i jeszcze nie zamocyć, wyciągnąć po ziemerku dla każdego. Teraz zapraszam was, spróbujcie. To spróbuj. Wujek Władek niech próbuje pierwszy. Wujek Władek niech próbuje, to jest prawdziwy góral. Niech nam powie, czy mu smakuje. No. Czy taka kwaśnica jak ciotka wzięła? Super. Bardzo dobro. Bo wiecie, ja to pierwszy raz będę jadła kwaśnicę, to nie wiem, czy to jest tak, jak powinno być, ale jak wujek Władek mówi, tak, słuchajcie, to? Poczekajcie. Możemy sobie jeszcze pieprzu dodać. O, to dodaj. O, trzeba. Ale każdy może sobie doprawić, jak mu się podoba, tak, prawda? Się podoba. Cokolwiek może sobie jeszcze dodać, ale pyszna. Jejku. No i co, i w dawnych czasach tak się jadło z jednej michy, tak, prawda? Tak. A żeberka się brało do ręki, czy jak? Brało się do ręki, jak starcy u klasyczki i obgryzało. Kochani, zapraszam do was, do Moniki Papież na kwatery górskie i zapraszam na kwaśnicę, bo jak ktoś poprosi góralkę, Monikę Papież, pani góralko, ugotuj nam kwaśnicę, no to nie ma problemu, ugotuję. Wszystko, co poprosicie. A tu jest tak, właśnie. Moskole. I te nasze moskole wspaniałe, to musimy spróbować. Zobaczcie, te co robiliśmy w międzyczasie, jak się robiła kwaśnica. Władek, próbuj nasze gorące moskole, co ty robiłeś? Pucyłek. Ojejku, poczekajcie, zaraz wam powiem. Ale pyszne. Pierwszy raz jem moskole. Kochani, jeszcze raz zapraszam was na kwatery górskie, zapraszam was do mojej kuchni włoskiej, mandziare łewki, ale że jestem w górach, no to jak można nie zrobić kwaśnicy? Także wszystkich zaproście też, zaprosić. My też pięknie pytamy, przyjedźcie, naważymy, poczęstujemy, będziemy się gościć. Będziemy się gościć na kwaterach kwaterach górskich u papieży w Witowie. No to co, kochani, to jest zaproście ich wszystkich do mojego kanału Kuchni Włoskiej. I zapraszamy. Bardzo ci dziękuję, Ewka, że przyjechałaś do nas. Dziękuję bardzo. Że mogliśmy cię ugościć, że mogłam ci tu pokazać, jak u nas się bawi. Ja się super cieszę. Jest dużo różnych innych dań następnym razem, jak przyjedziesz. Jak przyjadę następnym razem z moim mężem Włochem, to na 100% będziemy coś ważyć, prawda? No to wszystkich zapraszamy na kanał, zapraszamy do kwater górskich, do papieży w Witowie i co powiemy? Buon appetito! Smacznego!